Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w tygodniówce, tak to nazwijmy, od 23 maja do 2 czerwca. Słuchajcie, nie jestem w stanie w weekend wyegzekwować tyle czasu, ile bym chciała na czytania, więc niestety, ale na ten moment tak to wygląda, że pewnie będę robiła takie dłuższe czytania na okres półtora tygodnia, ale myślę, że to jest spoko. Co bym chciała powiedzieć? Standardowo sprawdzamy oprócz znaku słonecznego swój znak ascendentalny, księżycowy oraz Wenus. To jest bardzo ważne, nie zawsze znak słoneczny musi Wam rezonować. Dobrze jest mieć taką wiedzę, tym bardziej, że ascendent nawet jest ważniejszy niż Słońce. Oczywiście nie mówię o tym, że Słońce Wam nie będzie rezonować, bo czasem jest tak, że ono nam najbardziej rezonuje, ale ascendent to jesteśmy jednak my. Dobra, kochani, także nie ma co gadać, lecimy i zaczynamy od bliźniąt, bo już bliźnięta mają urodziny, także bliźnięta, zaczynamy od Was! A, jeszcze chciałabym jedno powiedzieć. Zapraszam Was oczywiście wkrótce już na moją stronę internetową. Nie będzie trzeba zamawiać czytania poprzez Instagram. Wszystko będzie już w jednym miejscu, także bądźcie czujni. No, dobra, nie gadamy. Moje drogie bliźnięta, co Was czeka w okresie półtora tygodnia od 23 maja do 2 czerwca? Zobaczymy sobie najpierw ogólną energię, więc jakby ja tutaj widzę, że problemy na zasadzie uzależnień, albo toksycznych partnerów, albo beznadziejnych emocji, ale tutaj się pokazuje mężczyzna, który albo jest uzależniony od czegoś. Boże drogi, muszę zaraz podładować telefon, słuchajcie, bo znowu się okaże, że mi się telefon będzie rozładowywał w trakcie. W każdym razie, ja tutaj widzę problem z mężczyzną, który może mieć uzależnienia albo być w jakiś sposób toksyczny, męczący, może Was męczyć, dręczyć i tak dalej. Tutaj też widać faceta, który jest po prostu niebezpieczny, który jest po prostu na swój sposób niebezpieczny. Czy jego się należy bać? Nie, ale ja tutaj mam takie poczucie, no słuchajcie, sprawy generalnie rzecz biorąc z nim ruszą, ruszą z nim do przodu, aczkolwiek myślę, że to nie będzie najprzyjemniejsze dla Was. Co z tego wyniknie? Okej, powiem Wam tak, na pewno on będzie próbował w jakiś sposób Was wykiwać. Jeszcze sobie dopytam, czy tutaj coś się zadzieje. Tym bardziej, jeżeli chcecie, nie wiem, awansów pracy czy coś, to może być ciężko. Jeżeli tutaj jeszcze się pokazał motyw podróży. Jeżeli pojedziecie w podróż z partnerem, on może być taki, wiecie, toksik. Co z tego wyniknie? Słuchajcie, no tutaj się pokazuje mężczyzna z pieniędzmi, on będzie próbował Was manipulować, ale Wy macie mu się nie dać. Dziewczyny, po prostu ogarnijcie ten temat. Dobra, więc teraz sobie patrzymy na single, pary, single, bliźnięta single. Bliźnięta single pokazują się w relacji trójkowej, relacji romansowej, albo po prostu jako osoby, które też możecie zdradzać kogoś, tak? Ale nie, w sumie to jest bez sensu, skoro jesteście singlami, ale możecie brać udział w relacji, gdzie jest jeszcze jakaś kobieta, zwłaszcza jeżeli mówię do kobiet. Panowie mogą sobie znaleźć kochankę, ale tutaj widać, że ta relacja nie jest w ogóle przyszłościowa i że to się prędzej czy później zakończy. W ogóle tutaj się pokazuje zakończenie tej relacji, odejście już z tej sytuacji emocjonalnej pary. Także bliźnięta, może po prostu nie inwestujcie w tą sytuację, jeżeli ona jest w jakiś sposób toksyczna i nie rokuje. I teraz tak, w parach kobiety mogą się czuć bardzo samotne, mogą się czuć niedoceniane. Tutaj mąż ewidentnie nie będzie gdzieś tam świecił przykładem takiego, wiecie, zajebistego męża. Tutaj widać, że będą problemy w dogadaniu się, będą trudności i może się przy Was pojawić jakiś facet, może się przy Was kręcić jakiś facet, który gdzieś tam będzie Wam imponował, będzie Was w jakiś sposób rajcował. I jakby ja tutaj widzę też, że może wejść taki motyw, że gdzieś tam będziecie szukały szczęścia poza związkiem. Może być też tak, że to Wasz partner będzie uskuteczniał takie rzeczy, ale ja tutaj widzę bardzo mocno u kobiet sytuację, w której czują się samotnie i czują się po prostu zostawione ze wszystkim same i kończy się to tak, a nie inaczej.
Także dziewczyny, uważajcie w tym tygodniu na zdrady, a finanse, kochani moi, bliźnięta, no ja tutaj widzę motyw podróży, delegacji albo poprawy sytuacji finansowej i to jest taka poprawa, która nadchodzi po prostu gwałtownie, mocno i sprawy idą do przodu, tak? Tutaj widać, że jeżeli macie co do pieniędzy kontakt z jakimś facetem, to może się to nie realizować, może to być sytuacja niedokończona, pełna niedopowiedzeń. Facet, z którym macie jakieś finansowe zależności, może unikać waszego towarzystwa na zasadzie uciekania dosłownie od was i unikania odpowiedzialności. Jak to się skończy w ogóle dla was? Bo mnie to ciekawi bardzo. No jakby ja tutaj... Jesteście chronione, to ja wiem. Chronieni, chronione. Ale tutaj myślę, że na razie nie ma co oczekiwać po nim czegoś więcej. A jak to się skończy w sprawach zawodowych w pracy? Nowe propozycje pracy, nowa praca, w ogóle pełno potencjału nowego. Nie brońcie się przed tym, bo jeżeli idzie do was hajs, to po prostu to bierzcie. Absolutnie nie świrujcie, żebyście tutaj czegoś nie zepsuli, nie zepsuły, bo naprawdę szkoda gadać. I teraz tak, zobaczymy sobie, a może nie, a może tak, dobra. Ja teraz sobie wyciągnę moją ulubioną talię, jeżeli chodzi o wyrocznie, tylko żebym złapała ten karton konkretny. Tak jest. I sobie zobaczymy, co tam się zaznacza w energiach księżycowych. Także wyrocznia księżycowa. Co dla bliźniąt? Uwierz w niemożliwe. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Nie spiesz się, zrób głęboki wydech. Powiem wam tak, jakby dla mnie to jest sygnał taki, że jeżeli w coś nie dajecie wiary, jeżeli wątpicie w coś, to nie ma co myśleć w taki sposób, bo to was tylko blokuje i należy w tej sytuacji wziąć głęboki wdech, uspokoić się i po prostu wychillować. A teraz lecimy do raków. Dobra, moje drogie raczki, lecimy z ogólną energią, co u raczków w nowym tygodniu od 23 maja do 2 czerwca. Więc jakby ja tutaj widzę... Idzie hajs do raczków i to widać bardzo mocno, chociaż zaraz powiem drugą wersję. Jeżeli macie nową pracę albo nową sytuację w pracy, to tutaj ewidentnie będzie stres w związku z tym. Może się tutaj dziać coś takiego, co będzie wywoływać w was takie emocje. Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę taką sytuację, że jeżeli jest jakiś raczek w pracy, gdzie jest mobbing, to będzie raczek rozważać, co zrobić. Tutaj będzie dobra decyzja podjęta, będzie rezygnacja z tego, poddanie się w ogóle, bo nie ma co walczyć o coś, co nie funkcjonuje i pójście w nowy początek. Ewentualnie jeszcze, jeżeli się tutaj pojawia nowy hajs, to będą z tym związane nerwy. Single. U singli zawieszenie w sytuacji emocjonalnej, uczuciowej. Może być tak, że nie będziecie wcale się martwiły tą sytuacją, tą w ogóle sferą życia, albo tym bardziej, jeżeli jesteście matkami. Ojej, bardzo mi się to mocno skojarzyło. Jeżeli jesteście matkami i na przykład czekacie na alimenty od ekspartnera na wasze dzieci, to może być tak, że tutaj ciężko będzie te alimenty uzyskać. Tutaj ten facet pokazuje się bardzo toksycznie. Może was stresować, denerwować, wpływać na was bardzo negatywnie, więc tutaj dziewczyny musicie naprawdę wziąć się w garść. Tutaj widać to, że ewidentnie nie będzie żadnej ochoty do jakichkolwiek relacji towarzyskich, emocjonalnych, bo tutaj się mocno pokazuje, zaznacza taka sytuacja, że po prostu no, nawet ciężko będzie wam w ogóle o tym myśleć. W skrajnych wypadkach tutaj jest jeszcze coś takiego, że nie macie żadnych takich sytuacji, alimenty i tak dalej, żadnych spraw sądowych, nic takiego. To ja tutaj widzę coś takiego, że mężczyzna, co do którego żywicie jakieś nadzieje, może mieć jeszcze kontakty z innymi kobietami. Tutaj się pokazują inne kobiety, które tak samo są traktowane w sposób niepoważny przez tego pana. No i tutaj ja bym powiedziała, nic dobrego z tego nie wynika. Także tak to wygląda w sprawach sercowych przez kolejne dni u raczków i lecimy sobie ze sprawami uczuciowymi dla par. Matko Boska. Pary. Ciekawe. No, muszę sobie podokładać, bo powiem wam tak.
uruchomcie w trymigach komunikację w Waszym związku, dlatego że tutaj jest i powiem Wam, że tutaj mi się nawet kojarzy już z całości, z całego rozłożenia sytuacja. Mam takie poczucie, że niektóre raki mogą się znaleźć w sytuacji, gdy partner będzie odpierdzielał akcje, albo Wy, raczki, możecie te akcje odpierdzielać, więc tutaj bardzo Was proszę, Wy się uspokójcie, nie idźcie tutaj w jakieś takie krzywe, poboczne relacje. Tutaj się pokazują takie sytuacje, że jeżeli nie będziecie rozmawiać, to tutaj może wejść nawet temat rozwodu, ale tą sytuację emocjonalną, sercową da się uratować. To nie jest tak, że tutaj będą te rozwody i koniec, absolutnie, ale ja tutaj widzę ryzyko zdrady, ryzyko tego, że partner bądź wy, ktoś tutaj może mieć drugą osobę, albo może nawet być więcej tych osób, tak? To nie jest tak, że to tylko partner musi być ten zły i musi zdradzać, absolutnie. No jest tutaj motyw relacji trójkowej, bardzo, bardzo mocny. Widać tutaj złamane serce u kogoś, widać tutaj, że nie będzie to najłatwiejsze. Wręcz bym powiedziała, bardzo przykro się to pokazuje. I tutaj widać, że no to na pewno nie będzie łatwy czas. To będzie czas kryzysu w tej sytuacji. Jeżeli jesteś samotnym raczkiem, panią raczkową, no to tutaj możesz mieć do czynienia z mężczyzną, który, albo z kobietą, która mówi, że się rozwodzi, ale ja bym powiedziała, że tutaj żadnego rozwodu absolutnie nie będzie. Tutaj się pokazuje po prostu bardzo mocny kryzys, stwierdzenie, że nic tutaj nie gra i tak dalej, i tak dalej. Może wyjść na jaw czyjś romans, więc no tego typu sytuacje się pokazują. I teraz lecimy sobie, zobaczymy finanse uraczków, finanse uraczków, finanse uraczków. Zadbajcie o dzieciaki, jeżeli macie dzieciaki, ale tutaj się też pokazują takie sytuacje, że w wyniku silnego stresu mogłybyście uskuteczniać, nie wiem, jakieś takie krzywe decyzje finansowe, nie wiem, na przykład źle rozporządzać, możecie źle rozporządzać swoimi pieniędzmi i tutaj karty bardzo mocno do Was uderzają w to, żebyście naprawdę bardzo szybko już ogarnęli temat, bo u Was się pokazuje dosłownie wydawanie pieniędzy pod wpływem emocji, wydawanie pieniędzy, które może Was po prostu zrujnować i należy temu przeciwdziałać. Dobra, teraz sobie zobaczymy wyrocznie księżycową. Wyrocznie księżycową sobie zobaczymy dla mojego kochanego raczka. Raczek kochany, medytacja i kontemplacja, to będzie dla Was ważne. Miej wiarę w swoje marzenia i rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy. Ewidentnie tutaj widać, że jakieś, po coś się to dzieje. Po coś się to dzieje na pewno, żeby tutaj, żebyście przeszli jakąś transformację, także patrzcie na to w sposób, który nie jest lękowy. Będzie dobrze. Moje kochane lwy, lecimy. Trochę się zakasłałam teraz, o Jezu, aż mnie zakręciło. Ale zobaczymy sobie, co tam słychać u moich kochanych lwów w nowym tygodniu od 23 maja do 2 czerwca. Energia ogólna. Okej, okay, więc jakby... ciekawe. O, dobra, lwy, przepraszam za cięcie. Jeszcze sobie zrobimy test, czy mam już światło włączać. Nie, jeszcze nie, okej, okay, jeszcze nie, bo już się robi coraz ciemniej, słuchajcie, jest godzina, nie wiem, jakaś 6 po południu, wieczorem prawie, po południu. Okej, okay, w każdym razie ogólna energia lwa pokazuje się bardziej dla mężczyzn. Ja bym powiedziała tak, jeżeli jesteś mężczyzną, który zaproponuje swojej kobiecie małżeństwo, albo jeżeli jesteś kobietą, która dostanie propozycję małżeństwa, to ja nie wiem, czy ty jej nie odrzucisz. Tutaj się pokazuje odrzucenie tego i niespełnienie czyichś oczekiwań, nadziei, wręcz bym powiedziała. Ja bym powiedziała tak, jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie z poważną propozycją, no to to się skończy dosłownie odrzuceniem przez ciebie, albo ty zostaniesz odrzucony, bo to bardziej do mężczyzny, że mężczyzna zostanie odrzucony, kobieta mężczyznę odrzuci. Ale tutaj też widać, że mężczyzna dalej będzie za tą kobietą latał. Nie mam pojęcia, dla kogo to jest. Mega dziwne. Jeszcze zobaczymy, czy coś jeszcze się pokazuje w energii ogólnej, oprócz takich pierdół, chciałam powiedzieć. Dobra, więc jakby... No nie, no. No nie.
No nie. Ja bym powiedziała tak. Kobieta tutaj bardziej jest taka idąca w emocje, idąca w takie, no nie chcę powiedzieć zabawę, ale tutaj jest taki motyw, że to kobieta jest tutaj bardziej taka jak kwiatuszek, jak wiatr, a tutaj facet chce ją gdzieś ujarzmić, ale no bez przesady. Ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę nadchodzące jakieś wiadomości z urzędów, ale co? Ale co bym chciała powiedzieć? No i mogą one być dobijające, ale to naprawdę dla małej ilości osób. Single, lwy single. Lwy single. Tutaj się pokazuje nowe uczucie, być może podróż nawet, albo poznanie kogoś podczas podróży, ale no nic z tego konkretnego nie wychodzi. Ja tutaj widzę, że lwy będą siedzieć dalej w jakiejś przeszłości, będą dalej na czymś skupione. Ewentualnie może być tak, że jeżeli gdzieś tam wchodzisz w kolejną relację, to po prostu nie wychodzi, dlatego że ty po prostu siedzisz w przeszłości, nie jesteś w stanie z tą przeszłością zerwać, uporać się. I jeżeli jesteś mężczyzną i się pokazuje przy tobie kobieta nowa, to no ja widzę tutaj, że gówno z tego jest, bo ewidentnie tutaj gdzieś tam siedzisz w starych sprawach i w ogóle trzymasz to w tajemnicy, więc tutaj nic nie wychodzi. Lwy pary. No nie mam nic do powiedzenia więcej przy lwach, bo singlach, bo tutaj chyba, że coś nam wyjdzie w parach, co się połączy z tematem. Lwy w parach pokazują się... O Jezu, tutaj w ogóle brak komunikacji, cisza, zawieszenie sytuacji. I energia romansu. No może być tak, że któraś z Was właduje się w taką sytuację romansową i niestety, ale gdzieś tam będzie się to wiązało z mniejszym bądź większym kryzysem i poczuciem, że jest się samemu zostawionym. W ogóle kto... Boże, to z partnerów, które będzie, że tak powiem, robione w konia, tak bym powiedziała. Nawet jeżeli tutaj się skończy na jakichś rozmowach z kimś, tylko rozmowach, to no to tutaj ta osoba po prostu będzie się czuła pokrzywdzona i tyle tak. Także tutaj tak to się pokazuje. W ogóle u lwa pokazuje się mega odrzucenie lwich uczuć, albo lwy będą odrzucać czyjeś uczucia. Pieniądze, hajs i praca. Czy będziecie się w ogóle tym przejmować? Ja bym powiedziała, że warto byłoby się w ogóle skupić na pieniądzach, dlatego że sytuacja, w której jesteście, emocjonalna, będzie wpływać tutaj na Waszą sytuację finansową. I jeżeli nie skupicie się, przeleci Wam coś koło nosa albo plany, które sobie zakładaliście, zakładałyście, po prostu to nie wyjdzie. Dosłownie, to... Jezu, muszę się jakoś doświetlić. To, słuchajcie, nie wyjdzie, bo po prostu gdzieś tam będziecie bujać w obłokach, tak? I tyle. Więc jakby to nie będzie dobre. Po prostu lwy musicie trochę jednak ogarnąć temat, tak jak ja teraz ogarniam sobie doświetlenie. Super. Co jeszcze bym powiedziała? Generalnie Wy macie opiekę z góry, Wy się macie nie stresować, tym bardziej jeżeli chodzi o Wasze związki, ale tutaj jest prośba do Was, żebyście bardziej, podchodziły bardziej odpowiedzialnie do tematu pieniędzy, i że naprawdę warto byłoby się teraz na tym temacie skupić, bo słuchajcie, gdzieś tam to pozwoli Wam się oderwać od tych spraw emocjonalnych, które się tutaj pokazują, także uważajcie. I teraz tak, wyrocznia księżycowa, poddaj się bóstwu. Z czym mi się to kojarzy? Z tym, że jeżeli coś się dzieje, to się nie dzieje bez powodu i Wy macie po prostu gdzieś tam wziąć na luz tym bardziej wnioski są na wyciągnięcie ręki. Wy się w swojej sytuacji emocjonalnej czegoś uczycie. Konieczne są poprawki. Coraz grubiej nam się robi, słuchajcie, bo ja tutaj widzę, że to dąży do jakiegoś totalnego wyjścia z kryzysu, tylko że Wy musicie poddać się tej sytuacji, bo tutaj te wnioski będą na wyciągnięcie ręki. Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością, przed Tobą dobrobyt, ok? Tylko się na nim skup po prostu. No i tyle, szczęście jest po Twojej stronie. Lwy, wszystko będzie dobrze. Dobra, i teraz lecimy z pannami. Panny, ogólna energia. Panny, ogólna energia. Panny, dobra, nowy początek przed panną się pokazuje. Do tej pory wszystko szło po prostu jak po grudzie, a teraz dosłownie wszechświat otwiera przed Wami bramę dobrobytu. Tak bym powiedziała.
idą jakieś pieniądze. To może być na zasadzie awansu, nowego stanowiska, możecie wpaść na jakiś fajny nowy pomysł, ale to mówię, no przede wszystkim brak Wam wiary w to, że wszystko będzie dobrze. Patrzycie czasem aż za bardzo pragmatycznie, może praktycznie po prostu, na wszystko, zamiast wziąć taką, wziąć to na poprawkę i po prostu zaufać wszechświatu, tak? Ponadto ja widzę, że panny, do których mówię, mają taką tendencję do wrzucania sobie, że coś się nie uda, że coś jest do dupy, że absolutnie, absolutnie przestańcie już pajacować. Teraz sobie zobaczymy. I sorry, że jestem taka bezpośrednia, ale ja nie będę Wam, słuchajcie, tutaj farbować rzeczywistości. Single panny. Single panny. O, no i fajnie. Panny będą skupione na pieniądzach, nie na emocjach, nie na uczuciach. Tutaj się pokazuje przy... O, okej. Okay. Co więcej, jeżeli jesteś matką, to tutaj się pokazują kwestie alimentacyjne albo kwestie dodatkowych pieniędzy. Albo jakieś sprawy sądowe, które gdzieś tam się ciągnęły. Wszystko po prostu gdzieś tam się zacznie układać. Tutaj widać, że to, co po prostu się rozciągało w czasie, w końcu nabiera tempa. Tutaj też widać, że są przy Tobie kobiety, tylko że generalnie rzecz biorąc jesteś gdzieś tam negatywnie nastawiona do nich. Bez sensu totalnie, bo jakby zamiast, słuchaj, spojrzeć na tą sytuację z zaufaniem, a nie, że każdy Ciebie okłamuje, bo tutaj widać, że jesteś teraz w takim stanie, że... Boże drogi, co jest z tymi kartami, że tak lecą? Mam takie poczucie, że mówię do panny, która nie ma do nikogo zaufania i myśli, że wszyscy ją okłamują. Przepraszam panny, ale jeżeli to z sobą nie rezonuje, to sprawdź swój inny znak. Ale no tutaj ewidentnie widać, że kobiety, które masz przy sobie, one wcale nie są do Ciebie negatywnie nastawione. Gdzieś tam sama się negatywnie nastawiasz, nakręcasz. Ja tutaj nie widzę podstępu. Tutaj karta podstępu jest, przepraszam, ale jest odwrócona, tak? Ja tutaj widzę właśnie to, że gdzieś tam sama negatywnie się nastawiasz do tych ludzi, a nie ma co, okej? Jesteś w jakimś potrzasku emocjonalnym, ale to jest totalnie bez sensu, więc no. Czy coś jeszcze dla singli panów chciałam powiedzieć? Czy coś jeszcze dla singli panien? No nic, no, ja mam takie poczucie, że dobrze by było zaszyć się w swojej, że tak powiem, samotni i troszeczkę, że tak powiem, wrzucić na luz ze wszystkim, bo ewidentnie widać, że tutaj jakby to takie rozkminianie wszystkiego Ci nie sprzyja i jeszcze sobie przyciągniesz coś negatywnego. Lecimy single, panny w parach. Co tam u panien w parach się pokazuje? Nerwy, stres, być może pożracie się z partnerem o pieniądze albo o dziecko, ale tutaj się mocno pokazują kłótnie o pieniądze, no dzieci w sumie też się pokazują kłótnie. I teraz tak, dobrze by było, żebyście przez kolejny tydzień, nawet więcej, bo do półtora, patrzyły na to, co mówicie, jak mówicie i tak dalej, bo czy to z Waszej strony, czy ze strony drugiej osoby? Bo oczywiście, jeżeli jakaś inna osoba będzie Was prowokować, będzie próbowała Was zdenerwować, to po prostu się nie dajcie sprowokować. Ale tutaj jest coś takiego, że Wy też nie możecie drugiej strony prowokować, tak? To się ewidentnie pokazuje problematyczne dziecko, problemy z dogadaniem się, partner, który się zachowuje trochę jak gówniarz, więc jakby miejcie to na uwadze. I może być też tak, że w tym tygodniu gdzieś tam zaczną Wam wracać wspomnienia z przeszłości na zasadzie, nie wiem, jakaś osoba z przeszłości Wam zacznie fiurgać w koło głowy i gdzieś tam się zaczniecie zastanawiać, czy tamto przypadkiem nie było fajniejsze, czy tamto przypadkiem nie było lepsze, a to wszystko wynika z problemów. Co zrobić? Ja uważam, że szczerze porozmawiać po prostu z tym partnerem, nie cukrować, nie kolorować i tyle. Dosłownie i tyle. Jeszcze sobie zobaczymy finanse i pracę u panienek. Może to lepiej pójdzie. Finanse i praca u panienek. Dobra, więc przede wszystkim ja tutaj widzę dalej podejrzliwość, strach, jeżeli chodzi o innych ludzi. W pracy... O!
pracy tematy romansowe się mocno pokazują, więc no faktycznie tutaj widzę, że jakaś panna może tutaj zacząć świrować. I ja bym powiedziała, panno moja droga, skup się na pracy, bo to nie jest tydzień na romanse. Tutaj widać, że mogą te pieniądze przeciekać przez palce, jeżeli nie zaczniesz tutaj rozsądnie na nie patrzeć. Ponadto w pracy, jeżeli chodzi o te tematy romansowe, to tutaj widać to, że sytuacja, w której mogłabyś się znaleźć albo się znajdujesz, nie rokuje, nie jest przyszłościowa, nie jest dla Ciebie dobra i dobrze by było, żebyś bardzo szybko spojrzała na tą sytuację z dystansu i zastanawiała się, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest dla mnie okej, czy ja powinnam się w to w ogóle bawić, czy powinnam się w to angażować, dlatego że tutaj mężczyzna pokazuje się jako ktoś, kto Ciebie bardzo, bardzo wykorzystuje Twoją kobiecość, Twoje ciepło. No nie jest to najlepszy kandydat na cały związek, a co więcej, może on sporo popsuć. Co wyroczni księżycowej? Zbliża się koniec ciężkiego czasu, tak? Czyli to, co mówiłam, że będzie dobrze, tylko musisz trochę na to poczekać. Czas na działanie. Twoje marzenia wymagają praktycznego planu. Panno, jesteś znakiem właśnie takim pragmatycznym, więc skup się na tym. Co za tydzień. Lecimy do wagi. Moje drogie wagi, lecimy najpierw z ogólną energią dla Was i zobaczymy sobie, co tam się zaznacza w przestrzeni uwag. Przede wszystkim może waga, tak w ogólnej energii, czuć się mało stabilnie, jeżeli chodzi o finanse. Możesz się czuć mało bezpiecznie, jeżeli chodzi o te finanse. Ja mam takie wrażenie, że może tu być brak stabilności, ewentualnie możesz mieć do czynienia z kobietą, która gdzieś tam będzie robiła Ci dym o pieniądze, będzie Ciebie obciążała tym, ewentualnie jeszcze biorę pod uwagę, że przy Twoim mężu może się kręcić, kurde, bo jakby to powiedzieć, bo tutaj jest motyw mężczyzny, który ma jakiś autorytet, tak? Może to być Twój mąż, Twój partner, może to być sędzia, więc mogą tu być, no mogą być tutaj sprawy sądowe, może być ryzyko rozwodu, ale też bym powiedziała, dym z kobietą o pieniądze. I tutaj najlepiej by było dojść do porozumienia, ale no ja nie wiem, czy z nią się da. Ja nie wiem, czy z nią się da. Na pewno tutaj widać wagę, że będziesz musiała bardzo mocno bronić swojego zdania, swojego stanowiska zwłaszcza. Jeszcze zobaczymy w takim razie, co z tą babą. Co z tą babą? Baba z poznaku... Boże, panna, byk, koziorożec. Co z tą babą? Masz się nie bać, ty masz się nie bać, ty masz opiekę z góry. Jeszcze powiem jedno, jeszcze zobaczymy ten temat. Jeżeli się przy Twoim mężu kręci kobieta, to co z tą kobietą? No na pewno będzie próbowała Ci napsuć nerwów. Boże, muszę sobie to tutaj pozasłaniać, bo tak najlepiej wygląda. Na pewno będzie starała się Tobie napsuć nerwów, będzie starała się Tobie wejść do głowy, więc wago, spokojnie, po prostu spokojnie. Ty musisz zachować klasę, swoją wagową klasę. I czy ta klasa w ogóle zda egzamin? Zaraz zobaczymy. No, nie możesz się unosić, ok? Nie możesz się wagą unosić, bo to nie będzie po prostu dla Ciebie dobre. Boże, jak mnie to denerwuje. I przede wszystkim nie łazić za facetem, żeby Ciebie wybrał, bo błagam. Waga single. Waga single. Więc ja tutaj widzę przede wszystkim dużo pracy i skupienie na pracy. Widać tutaj ewidentnie jakieś takie, będą powody do stresu, będziecie się denerwować, ewentualnie waga single, jeżeli tutaj nie ma żadnej osoby do serca, to gdzieś tutaj mogą być te kobiece potrzeby niezaspokojone, ale ja tutaj widzę, przepraszam, widzę to, że będziecie bardzo mocno się skupiać na pieniądzach, na zarabianiu tych pieniędzy, na finansach w ogóle, ale mówię, ta keksualność może być po prostu tutaj niezaspokojona. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Uważaj na romans w miejscu pracy, bądź romans po prostu z inną osobą, bo może być tak, że ta osoba już kogoś będzie miała i wplączysz się po prostu w niezłe gówno. Dobra, jeżeli... O Jezu, mi zaburczało w brzuchu. Jeżeli chodzi o pary, zaraz sobie zobaczymy. Pary, wagi w parach. Wagi w parach. Co się pokazuje u moich kochanych wag w parach? Dobra. Dobra, nieźle, zaraz zobaczycie, o co chodzi, ja już Wam powiem. To sobie dołożę kart. No, o, poczekajcie chwilę. Więc, ja tutaj widzę, że jest taki motyw,
że ktoś tutaj będzie miał sekret. Może być tak, że przed Wami będzie ukryta kobieta. Wasz partner może mieć jakąś tajemnicę, może być ona związana z inną kobietą. I teraz to powtarza się ten motyw. Może być tak, że ktoś wychodzi do Waszego partnera z propozycją moje drogie wagi, ten partner tą propozycję odrzuca. Jakby ja tutaj widzę, że trzymacie go mocno za ryj, tak bym to nazwała, ale tutaj bym powiedziała, może się ta sytuacja wymykać spod kontroli, tak? Ja mam takie poczucie, że może ten Wasz partner się zachowywać trochę tak, jakby Was prowokował do czegoś, jakby Was prowokował do tego, żebyście pokazały, że jesteście wariatkami. Przepraszam, ale ja inaczej tego nie umiem powiedzieć. Zobaczymy jeszcze, jak ta sytuacja się skończy przez te kolejne półtora tygodnia. Jak ta sytuacja się skończy. Więc powiem tak, jakby ja tutaj widzę, że tak czy inaczej wy wygracie, tak? Ale jakim kosztem, okej? Ja mam takie poczucie, że wy wręcz zaczniecie się zastanawiać, czy to faktycznie ma sens, czy to faktycznie jest sens się o to starać. Pokazują się tutaj jakieś pieniądze, które mogą do Was przyjść, więc no fajnie. Ale mówię, tutaj naprawdę pokazuje się bardzo mocno jakaś tajemnica, która może Wam przynieść jakiś ból. Co jeszcze bym chciała powiedzieć o parach? Przepraszam za cięcie. Rozumiecie to? Tego już nie chcę ciąć, bo mi się nie chce. W każdym razie ten partner pokazuje się jako osoba, która może mieć problemy finansowe i przez to może być ta propozycja, ale no mówię, ja mam takie poczucie, że on to będzie ukrywał. Jeszcze zobaczymy dla wag, które spodziewają się, że tutaj partner może coś ukrywać. Okej, jak to się skończy? No powiem Wam tak, dopóki on tej sytuacji nie rozwiąże w jakiś sposób, to może być to ciężko zakończyć, ale ewidentnie tutaj widać jakiś nowy początek, który jest na Waszą korzyść. Dobra, teraz sobie zobaczymy finanse wagi w tym tygodniu. Jak tam z finansami wagi w tym tygodniu będzie? Boże, półtora tygodnia, 23 maja do 2 czerwca, waga. Z tymi burczy w brzuchu, słuchajcie. Więc przede wszystkim ja widzę tutaj to, że wagi będą te pieniądze wydawać, może nawet lekką ręką, więc tutaj koniecznie zwróćcie uwagę na to, jak te pieniądze wydajecie, bo to będzie bardzo ważne po to, żebyście nie musiały się stresować w przyszłości. I ja powiem Wam jedno, tutaj oczywiście jest stres o pieniądze, ale też jest to, że będą te pieniądze przychodziły. Ja tutaj w ogóle widzę jeszcze takie sprawy typowo rodzinne, które pochłaniają jakieś finanse. Mogą być one stresujące, ale finalnie wszystko będzie ok. Ja jeszcze się zapytam, Boże drogi, jaki ten horoskop dla wagi jest zawiły, jak po prostu majtki, stringi. Jeszcze sobie zobaczymy, jak będzie z przypływem tych pieniędzy dla wagi, tej wagi. Ja nie wiem, czy wagi będą się w ogóle przejmować tymi pieniędzmi, bo będziecie się bardziej przejmować partnerem, waszym związkiem, sytuacją emocjonalną. Ja powiem Wam jedno, Wy jesteście chronione jak nie wiem co, Wam z głowy włos nie spadnie, ale tutaj będziecie się bardzo stresować czymś innym, także wagi głowa do góry i naprawdę się nie martwcie. Jeszcze dołożę do jednej karty. No nie, no tutaj ewidentnie widać, że będziecie się przejmować jakąś sytuacją emocjonalną, więc tutaj finansami nie będziecie sobie głowy zawracać, tak? Także tak to wygląda. I jeszcze sobie zobaczymy dla wagi wyrocznię księżycową, co tam się chce pokazać w wyrocznie księżycowej. Przepracuj swoje lęki. Okej, to Wam na pewno pomoże. Jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. Super. Pokaż światu swoje prawdziwe ja. Dobra, wagi. Super. Także lecimy do skorpionka. No i pora na moje kochane skorpiony, lecimy, ogólna sytuacja, jakiś nowy początek się tutaj pokazuje u Was, ale ja bym powiedziała, że jest to nowy początek na bazie jednak czegoś przykrego, tak, czy jakieś złamane serduszko i w ogóle albo coś na takiej zasadzie, że skorpiony mogłyby, jakby to Wam powiedzieć, bo nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, więc ja sobie dołożę. Tutaj może być osoba spod znaku lwa ważna, ale nie musi być oczywiście, bo nie. Ale powiem jedno, tutaj się pokazują jakieś nowe pieniądze, które idą, tak? Tylko, że jakby Wam to powiedzieć, skorpiony się odcinają od czegoś,
dla pieniędzy, zostawiało coś dla pieniędzy. Czy to jest dobre, czy tak powinnyście robić? No nie wiem, wiecie, jakby ja tutaj widzę, że skorpiony mogą przez kolejne półtora tygodnia działać bardzo na swoich emocjach, aniżeli racjonalnie, tak? I ja tutaj widzę w ogóle coś takiego, że nie będzie tutaj równowagi, że bardziej będziecie się właśnie skupiały na tych emocjach, zamiast się zrównoważyć i postąpić racjonalnie. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Tutaj się pokazuje takie lękowe podejście, na zasadzie wszyscy mnie oszukują, wszyscy coś knują przeciwko mnie. Nie, nikt tutaj nie knuje, nikt tutaj nie knuje, tutaj się pokazuje, słuchajcie, tutaj jest nawet karta lęków, może to nawet iść w paranoję przy tych kartach, które się tutaj pokazują, więc tutaj skorpiony, uwaga, dosłownie to jest coś takiego, że skorpiony mogą w tym tygodniu, przez kolejne półtora tygodnia węszyć po prostu spisek, co jest po prostu totalnie bez sensu. I teraz tak, single, skorpiony, co tam u singli skorpionów? Single skorpiony pokazują się jako osoby, które gdzieś tam się czują odrzucone przez kogoś, ktoś się nie decyduje na relacje z Wami, ktoś nie decyduje, żeby z Wami być, nie decyduje się, żeby z Wami być i tutaj się pokazuje naprawdę takie złamane serduszko, takie poczucie, że kurczę, jestem sam, jestem sama, tak nie powinno być. W ogóle tutaj się pokazuje kobieta, możesz być skorpionicą, która ma romans i tutaj widać, że ewidentnie gdzieś coś tutaj nie pyknie, albo Ty już wchodzisz w te półtora tygodnia z takim poczuciem, że ta relacja po prostu spaliła na panewce, że już nic z tego po prostu nie ma i że nie ma tutaj nadziei na to, żeby się coś tutaj poprawiło, tak? Bo tutaj się pokazuje mężczyzna, który ma rodzinę i ma żonę, ma dzieci, ale nic tutaj dalej nie ma i się pokazujesz jako odrzucona skorpionica, no przykro. Pary skorpiony w parach, no i tutaj jest super, chociaż powiem jedno, tutaj powiem tak, mogą być tutaj kłótnie w parach, nawet bym powiedziała takie hardkorowe i możesz mieć poczucie, że jest to wszystko do dupy i że po prostu masz w nosie ten związek i nie chce Ci się w ogóle walczyć o to, ale karty radzą Ci wytrzymać, bo tutaj widać, że ta osoba, z którą jesteś, jest Ci osobą przeznaczoną, okej? Zaraz powiem jeszcze drugą wersję wydarzeń, ale tutaj się pokazuje to, że Twój partner jest tą osobą, tylko jakby jest tu jakiś gorszy czas i no trzeba po prostu uważać. Druga wersja jest taka, że jeżeli jesteś w bardzo nieudanym związku, to może się tutaj pojawić nowa osoba do serca i ona będzie taką, ona będzie takim triggerem do wyjścia z tego związku, tak? Ale możecie myśleć, że wychodzicie z tego związku dla tej osoby, ale wychodzicie z tego związku dla siebie. Trzecia opcja jest taka, że tutaj mogą w tym tygodniu zagrać w Waszym związku bardzo mocno używki i może to Was spowolnić w różnych planach, więc jeżeli zamierzacie kacować, to lepiej się ogarnijcie, bo to naprawdę nie ma żadnego sensu. Skorpiony, finanse i praca. Finanse i praca, skorpiony, finanse i praca. Spoko, bardzo fajnie w pracy, bardzo miło, sympatycznie, towarzysko, super. Powiedziała, to jest taki lekki tydzień, tutaj wszystko co najgorsze to się kończy. Idzie tutaj spokój, zadowolenie w sprawach finansowych, miłe propozycje, miłe rozmowy. W ogóle tutaj się też pokazuje motyw romansu, więc jeżeli skorpionice i skorpiony mają romans w pracy, no to bym powiedziała tak, Wy tego nie kończycie. I jednocześnie pozwalacie na to, żeby druga strona Wami po prostu obracała jak jej się podoba, tak? Ale to jest Wasza decyzja. Co bym chciała jeszcze powiedzieć? Czy pieniądze będą szły? No tak, ale tutaj się bardziej pokazują te sprawy emocjonalne i uczuciowe, które będą Wam jednak truły głowę i zwracały. Więc no nic przyjemnego, tak bym powiedziała, szczerze powiedziawszy. I teraz tak, skorpiony, karty wyroczni, wyjdź poza swoją strefę komfortu, ale ja bym powiedziała też wyjdź poza swoją głowę, tak? Tak jak powiedziałam w tej energii ogólnej, że skorpiony będą węszyć wszędzie gdzieś tam spisek, to weź wyjdź z tej głowy i zobacz, że wcale tak nie jest. No, bez jaj. Zbliża się ognisty apogeum. No i słuchajcie, no zaraz będzie pełnia w strzelcu. W zasadzie to ja to nagrywam przed pełnią samą. Nadchodzi nowy początek. Także mi się wydaje, że wszystko będzie dobrze, tylko się tam ogarnijcie i tyle. Także to tyle, lecimy do strzelca.
Dobra, lecimy do strzelca. Musiałam chwilę poczekać, bo mi tak, słuchajcie, w brzuchu po prostu burczało, że masakra. Jestem taka głodna. Czekaj, co mieliśmy? Bliźnięta, raka, lwa, pannę, wagę, skorpiona. I teraz strzelca, siódmy znak lecimy. Strzelca, ogólna energia. Ogólna energia, więc jakby ja widzę, że tutaj strzelce w ten tydzień wchodzą z energią żalu, smutku. Półtora tygodnia w zasadzie wchodzicie i takiego czegoś, że kurczę, beznadzieja, tak? I teraz tak, jeżeli skorpiony się z kimś rozstają, rozwodzą, to tutaj się pokazuje partner, który może manipulować albo mógł Was okłamać, mógł się zachować podle. Jakby ja tutaj widzę, że po prostu gdzieś tam wychodzicie z tej relacji i wchodzicie w taki okres zawieszenia, okres spokoju, ale nie jest to taki przyjemny spokój, tylko to jest takie zawieszenie na siłę, zawieszenie, którego potrzebujecie. Tutaj widzę bardzo mocno kobiety w tej takiej przykrej sytuacji, więc dziewczyny, po prostu głowa do góry, starajcie się tym dziadem nie przejmować. Jeżeli jesteś mężczyzną, to zanim narobisz sobie biedy u swojej partnerki, to przemyśl 10 razy, czy powinieneś to robić, bo to jest po prostu bez sensu. I teraz tak, strzelce, single, lecimy, strzelce, single. O! Dobra, strzelce, single, powiem tak, jesteście w swojej energii, ewentualnie, jeżeli macie dzieci, to tutaj się te dzieci bardzo mocno zaznaczają, ale strzelce, single mogą mieć do czynienia z osobą z tego samego trygonu. I ja powiem tak, nie będzie tutaj ani decyzji, ani poważniejszych planów, ani nic. Co więcej, ja bym powiedziała, że możecie oboje na siebie działać w sposób negatywny, mogą się tutaj pojawić kłótnie na zasadzie najpierw mówię, potem myślę, nie przemyślę to, co mówię i wychodzą z tego głupoty i w ogóle jedna wielka masakra, więc strzelce, zanim, zwłaszcza single, ale ogólnie strzelce, zanim cokolwiek powiecie, to raczej przemyślcie to, co chcecie mówić. Strzelce mają taką tendencję do tego, żeby właśnie najpierw gadać, potem myśleć, więc strzelce, tutaj ogarnijcie się. Ogólnie przy paniach pokazuje się mnóstwo, inaczej, ja bym powiedziała tutaj mnóstwo męskiej energii, bo to się pokazuje aż 4 mężczyzn i powiem tak, może to dla kogoś będzie miało znaczenie, więc tak, jeden się pokazuje przy kasie, ale sknera, drugi z kolei, ja bym powiedziała, dorosły facet, ale gówniarz. Trzeci z kolei taki apodyktyczny, z jednej strony jest gorący i w ogóle wow, a z drugiej strony strasznie apodyktyczny, strasznie taki stawiający na swoim zdaniu, on jest najmądrzejszy w ogóle. A trzeci zbyt chłodny, żeby coś tutaj mogło z tego wyjść i on może Was rajcować, ale bym powiedziała, nic z tego nie będzie, bo nawet on się nie angażuje specjalnie, tylko Wy za nim latacie, tak, bo gdzieś tam może Was rajcować, coś takiego. Mówię, jeżeli to z Wami nie rezonuje, idźcie do innego znaku ze swojego kosmogramu. No i tutaj generalnie rzecz biorąc, zero nowości. Ja bym powiedziała, że Wy będziecie pod kątem tych facetów tak sobie myśleć, albo w ogóle pod kątem jakiejś tam męskiej energii krążącej w Waszym życiu. Będziecie sobie myśleć, co dalej, ale z drugiej strony to będzie takie, chyba że jeden facet będzie miał wszystkie cechy tych, które tutaj wymieniłam, no to też może Wam rezonować. Pary, strzelce w parach. Strzelce w parach mogą mieć do czynienia z pyskatą osobą, osoba spod znaku wagi, bliźnią bądź wodnika. Ja bym powiedziała tak, tutaj ewidentnie będzie jakieś kłamstewko. Ktoś będzie kogoś okłamywał, ktoś tutaj coś zatai. Czy to Wy, czy to druga osoba, to jest nieważne, tutaj widać zatajenie jakichś faktów przed drugą osobą. Ja bym powiedziała, że tutaj facetowi w relacji uda się uniknąć jakichś takich trudniejszych rzeczy, dlatego że coś zatai i tutaj się pokazuje nowy początek. I teraz tak, co tutaj facet zatajał? O Jezu, w jednym przypadku bym powiedziała, facet po prostu ma jakieś problemy psychiczne i to po prostu stara się utemperować, więc jakby ja tutaj widzę raczej pozytywny aspekt. Ale w drugim przypadku jakieś problemy z finansami i pracą i jakby ja tutaj widzę, że może to być po prostu bardzo upierdliwe, bardzo trudne. Ewentualnie pokazuje się tu jeszcze jedna kobieta, z którą mógł Wasz partner mieć do czynienia. Ja tutaj nie widzę, wiecie, żadnego romansu i w ogóle tylko to, że laska była turbo nakręcona, a on nie traktował jej poważnie i ja bym powiedziała tak, że no on ją po prostu olewa. Tutaj się jeszcze pokazuje motyw, który miała Pani waga, to znaczy facet, który dostaje propozycję, nie wiem, pracy albo jakąś propozycję finansową, odrzuca ją i ta baba dostaje po prostu pierdolca. I tutaj też jest ten sam motyw, że baba, która coś tam starała się facetowi dać, dostaje pierdolca, bo zostaje jej propozycja odrzucona. Także dziewczyny, jeżeli Wasz partner, jeżeli Wasz partner odrzuca coś dla Was,
No to powiem Wam tak, no Wam to da nowy początek, baba dostanie pierdolca, a on no będzie wolny, więc jakby to jest raczej dobre dla Was, jeżeli uwalniacie się od jakichś takich toksycznych, okropnych ludzi. Strzelec, finanse, praca. Jezus Maria, czasem się zastanawiam, co ja pieprzę na tych filmach, ale z drugiej strony, jeżeli to komuś pomaga, to why not. Finanse, praca, no i tutaj strzelcy będą się stresować ewidentnie bardzo mocno. Tutaj coś będzie wisiało na włosku, może być to odpowiedzialność za coś, może to być jakaś umowa, może to być właśnie też tak, że ktoś przychodzi z propozycją, bo tutaj się pokazuje propozycja. Poczekajcie chwilę. Myślałam, że mój piesek chrapie. Perła? Ale ona chrapała. No, w każdym razie... czekajcie. No nie chrapie. Ale oj, się obudziła. Ale jak będzie chrapać, to na pewno Wam będę posłuchać. W każdym razie tutaj widać, że ewidentnie coś perła. Coś zostaje odrzucone. Coś zostaje odrzucone i jakby ktoś unika, ktoś bierze odpowiedzialność za coś w sferze finansowej, zawodowej, whatever, nieważne. Ktoś bierze za coś odpowiedzialność i co prawda to się zakończa, ale ta osoba jest mega zestresowana. Ale mówię, tutaj się bardzo mocno pokazują takie energie, że naprawdę jakaś baba mogła być bardzo mocno na waszego chłopa nakręcona. Ale ja tutaj nie widzę, ojejku, co z finansami u strzelca? Musimy zobaczyć, poczekajcie. No ale czemu ona nie chrapie? O! A, co chrapiesz, Percia? Finanse, praca, ustrzeca, czy będzie jakiś nowy hajs? Powiem Wam tak, nie ma tutaj nic nowego, nic innego, tylko ten sam motyw. Boże, ja nie wytrzymam. Jeszcze mój brzuch. Boczy mi w brzuchu. Ale w finansach i w pracy u strzelca jeden motyw, nic nie ma powiedzianego o finansach, więc widocznie przypływ pieniędzy nie będzie najważniejszy, ale oczywiście tego Wam życzę, żeby te pieniądze przypływały. Dobra, koziorożce, lecimy z energią ogólną dla koziorożców. Ciekawe, czy na Waszym czytaniu moja perusia będzie też chrapała. Dobra, więc generalnie rzecz biorąc, w ogólnej energii jest bycie odrzuconym, odrzuconą przez drugą stronę. Ja bym powiedziała tak, tutaj jest mocna energia albo romansu, albo relacji, która jest gdzieś tam, przepraszam, muszę się uczesać, która jest, była gdzieś tam ukryta i mogła być to relacja w sferze zawodowej, bo tutaj się mocno pokazuje kobieta, znak ziemski, byk, panna, koziorożec, raczej taka szefowa czy coś. I tutaj się pokazuje dosłownie bycie odrzuconą przez mężczyznę. Nie ma tutaj jakiegoś nowego początku, bo on odmawia. Czego on odmawia? No odmawia jakiejś propozycji. Waga miała ten sam motyw, więc może macie coś związanego z wagą. Perusia, przestań chrapać. Także może macie dosłownie ten sam motyw, co waga. No i tutaj widać to, że jakieś uczucia się nie ostały. Ewentualnie energia rozwodów bardzo mocno się zaznacza. Co jeszcze bym chciała powiedzieć? Będą koziorożce, które będą w negatywny sposób oceniać drugą stronę. Więc tutaj no, bym powiedziała... Czekajcie. Teraz nie chrapiesz. Będą tutaj koziorożce, które ewidentnie gdzieś tam będą w negatywny sposób oceniać tą drugą stronę. Dobra, lecimy sobie w takim razie do singli. Single koziorożce i singielki. No, powiem Wam tak, tutaj widać pociąg uczuciowy, seksualny do osoby, która już ma jakiś związek, ma rodzinę. I widać tutaj, że Wy chcecie nowego początku. Z jednej strony ja widzę tutaj singielki, które są właśnie z tym jednym facetem. Czy to jest dla Was dobre? Perła! Powiem Wam tak, ja jestem zdania, że jeżeli Wy się władujecie w coś takiego na zasadzie, spróbujecie gdzieś tutaj, przepraszam, że to brzydko powiem, ale rozbić coś, po prostu dla własnej korzyści, bo Wy chcecie jakiegoś faceta, to nie dość, że Wam się to nie uda, to na dodatek Wam się to taką czkawką odbije, do Was to tak wróci energetycznie, że Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. I tutaj bym powiedziała, karty mówią, okej, chcesz tego nowego początku, to się licz z tym, że w
przyszłości gdzieś tam może to do Ciebie w jakiś sposób wrócić, odbić się. Może się to odbić w bardzo nieprzyjemny sposób. Jakby tutaj pokazuje się coś takiego, że energia jest cały czas w ruchu i energia nie lubi braku równowagi, tak? Jeżeli ta równowaga zostaje zachwiana, to niestety, ale wszystko się samo tutaj zaczyna klarować. I tutaj dosłownie nie rób drugiemu tego, co Tobie niemiłe. Ogólnie tutaj się pokazuje historia romansowa właśnie z facetem z życia zawodowego, który ma rodzinę, ma nawet dzieci, bym powiedziała, ale to nie jest dobre, to wcale Wam nie wyjdzie na dobre, nic z tego nie wyjdzie, po prostu tutaj się pokazuje, nic z tego nie wyjdzie. A jeżeli gdzieś tam dołożysz od siebie cegiełkę, okej, on dostanie karę w swoim czasie, ale Tobie, jak się to odbije, to po prostu odbije się to naprawdę, bym powiedziała, potrójnie, nie? Tutaj mam w ogóle trzy karty takiego odbicia, więc uwaga, uwaga, uwaga. Dziewczyny, naprawdę nie warto, nie warto, bo ja już widziałam w życiu takie sytuacje, gdzie energia naprawdę wraca do właściciela po trzykroć i robi po prostu mu spierdol w życiu, więc to naprawdę nie warto. Kurde, jak to się nazywa? Jezu, koziorożce w związkach. Koziołki w związkach. No i powiem Wam tak, w związkach? Partner powinien zwrócić uwagę na układ krwionośny, układ sercowo-naczyniowy. Może być tak, że tutaj któryś z Was, albo on, albo Wy będziecie mieć tego typu problem i trzeba będzie to rozwiązać. Dosłownie idźcie do lekarza i sobie to wszystko sprawdźcie. Co mi jeszcze chciała powiedzieć? Bardzo mocno się Wam pokazuje opieka z góry, ale też to, że wszystko będzie dobrze. Boże, jak jestem głodna, tak mi burczy w brzuchu. Co bym chciała jeszcze powiedzieć? Jeżeli tutaj chcecie podpisywać jakieś umowy przez kolejne półtora tygodnia, 23 maja do 2 czerwca, to być może nie jest to dobry moment, bo po prostu przynajmniej Wy nie będziecie w formie, tak? No i tutaj powiem Wam dalej. No pokazują się takie problemy dnia codziennego, ale bym bardzo mocno zwróciła uwagę na te sprawy dosłownie sercowe, ale jeżeli chodzi o ciało, u partnera, u Was też. Co jeszcze bym chciała Wam powiedzieć? Do kobiet w związkach. Może być tutaj motyw relacji emocjonalnej, jakiś taki twin flame, bratnie dusze z facetem, który ma ognisty znak w swoim kosmogramie, strzelec, lew bądź baran. No i tutaj widać, że gdzieś tam będzie Was kusiło, żeby do niego się odezwać, jego będzie kusiło, żeby się odezwać do Was. Tutaj będzie taka wymiana energetyczna, ale ona będzie graniczyła wręcz z szaleństwem, więc się tutaj uspokójcie. Tutaj widać przed Wami podróż, która się bardzo mocno szykuje, bardzo mocno zaznacza, ale tutaj jest zachęta, nie rób nic głupiego, bo to się po prostu gdzieś tam czkawku odbije, będziesz musiała wszystko układać sobie od nowa, no po prostu nie rób tego. Teraz sobie zobaczymy finanse, pracę, ale powiem Wam, że jestem tak głodna, że zaraz się wścieknę. Więc generalnie tak, możecie mieć do czynienia z osobą z tego samego trygonu, która może być niezdecydowana, jeżeli chodzi o finanse, może Was zbywać. Jeżeli staracie się wejść z kimś w komitywę, w jakąś współpracę, to no, może być to zbywanie ze strony tej osoby i możecie przez ten czas nie dojść z tą osobą do porozumienia. Ponadto pokazuje się tutaj wpływ energetyczny jakiejś osoby, ale jest to wpływ negatywny, więc jeżeli coś Wam nie idzie, może być naprawdę tak, że ktoś tam coś tam przeciwko Wam robi nawet magicznie. Bierzcie to pod uwagę. Ja bardzo rzadko mówię takie rzeczy, ale jak już mówię, to znaczy, że to ma jakieś znaczenie. No i generalnie rzecz biorąc, może być też tak, że ktoś będzie miał na Was taki wpływ energetyczny, że może to wpływać nawet na Wasze samopoczucie, na Waszą zdolność do takiego, bym powiedziała, logicznego myślenia, że będziecie czarno widzieć i w ogóle, więc weźcie to pod uwagę. Tutaj widać, że mimo wszystko pojawiły się u Was nowe pomysły, nowe zajawki i generalnie będzie dobrze, ale ja bym powiedziała, że ten tydzień będzie taki pod kątem emocjonalnym troszeczkę taki rozwalający, także koziorożce, głowa do góry. Jestem zdania, że finalnie wszystko będzie dobrze, tylko że Wy gdzieś tam powinniście nad tym zapanować, jeżeli chodzi o Wasze emocje. Wracamy do wodnika, jeszcze cztery znaki mi zostały, także wodnik, energia ogólna, mężczyzna, ten sam trygon się przy Was pojawia, ale jeszcze jeden facet, także tak, chyba że Wasz partner może mieć problemy z finansami, z pracą, ewentualnie Wy tutaj będziecie coś kombinować, jeżeli chodzi o pracę i finanse, ale wiecie co? Ja tutaj widzę bardzo mocno kobietę wodnika, która
może mieć sytuację emocjonalną z dwoma mężczyznami, może to być partner i jakiś tam inny facet, ale to nie jest dobre. To nie jest dobre, więc lepiej, żebyś to gdzieś tam przystopowała, bo po prostu zamkniesz się z mega dużym problemem, więc no najlepiej jest to po prostu przystopować. Wodniki single. Wodniki single mogą mieć do czynienia z mężczyzną spod znaku ognistego, ale nie musi tak być. Ja tutaj widzę środowisko zawodowe, więc no nieźle. No i powiem Wam tak, nie wynika z tego nic dobrego. Widać, że Wy generalnie rzecz biorąc możecie być tutaj tą osobą taką ukrytą. Ja bym powiedziała, że najlepiej by było się gdzieś tam z tego wymiksować, bo nic z tego dobrego po prostu Wam nie wynika i raczej tutaj, bym powiedziała, szykują się z tego tytułu kłopoty. Nie dość, że tutaj, bym powiedziała, zawalacie pracę, to na dodatek nawet jest tutaj taka możliwość, żeby zawalić dosłownie swoje życie, tak? Bo tutaj się pokazuje poświęcenie dla jakiegoś faceta, ale jest to poświęcenie bez sensu. W moim poczuciu prędzej czy później przekonacie się, dziewczyny, że tutaj raczej ten facet Was robi wała i że nic tutaj nie ma. Tutaj się w ogóle pokazuje też partnerka, która bardzo mocno zaznacza swoją pozycję. A, dobra, lecimy w takim razie do par. Wodniki pary. A wodniki w parach, spoko. Pokazuje się tutaj możliwość zajścia w ciążę, chociaż ostatnio miałam dużo wodników, które były w ciąży, więc tutaj pewnie kolejne wodniki będą tutaj zachodzić. I powiem Wam jedno, te starania mogą być z początku mało owocne, ale macie tutaj spojrzeć na tą sprawę naprawdę z pozytywu albo z poziomu tego pozytywnego myślenia. I powiem Wam jeszcze jedno, dobrze by było, żebyście pogrzebały trochę w swoim organizmie i sprawdziły, czy tam nie ma jakichś niedoborów, czy nie dzieje się nic podejrzanego, bo tutaj mogą być problemy z zajściem w ciążę, ale no mówię, to jest coś takiego ukrytego, co można jeszcze naprawić. Czy coś się jeszcze pokazuje? Ja bym powiedziała, wszystko będzie dobrze. Naprawdę wodniki mają cudowne czytanie, ale mówię, jeżeli zajdziecie w ciążę, to tak samo. Leżeć, dziewczyny, odpoczywać. Tutaj się mocno przy wodnikach zaznaczają zwykle ciąże, więc coś tutaj musi być na rzeczy. Może być tak, że no możecie tutaj ciążę stracić, więc... przepraszam, że to mówię, ale mówię to tylko do tych wodników, które nie będą tutaj, jakby Wam to powiedzieć, nie będą tutaj, że tak powiem, się oszczędzać, tak? Jak już zajdziecie w ciążę, to musicie się oszczędzać, więc biegiem na L4 leżeć po prostu i odpoczywać, dobra? Bo no jest tutaj takie ryzyko, że jak tutaj zajdziecie, to może to szybko po prostu pójść. I teraz tak, od razu tutaj się nie nakręcajcie, bo wiadomo, to dotyczy bardzo wczesnych etapów, które dziewczyny tak naprawdę są w stanie przejść i dać sobie radę, więc proszę mi się tutaj absolutnie nie czepiać. Tutaj zawieram wszelkiego rodzaju ostrzeżenia, a nie, to nie wiem jakie wyrocznie. Dobra, finanse i praca u wodników. Finanse i praca u wodników. Powiem Wam tak, zakończy się jakiś przykry okres u wodników, coś trudnego i zaraz wejdziecie w nowy początek, więc tutaj widać super, że jeżeli tutaj o coś walczyłyście, o coś się starałyście, to Wam po prostu wyjdzie. Tutaj widać, że jeżeli były problemy finansowe, to Wy z tych problemów finansowych wyjdziecie i sobie ze wszystkim świetnie poradzicie, więc wodniki, ja powiem Wam jedno, ja to widzę bardzo dobrze, widać, że wszystko się Wam poukłada, tylko musicie patrzeć na swoje życie, na swoje sprawy bardzo pozytywnie, ok? Tutaj widać, że bardzo dużo zależy od Waszego pozytywnego myślenia. Także tak to wygląda. Trzymajcie się i lecimy do rybeczek. Drogie rybki, lecimy do Was, potem baran i byczek, ale najpierw rybki, ogólna energia, więc ja tutaj widzę rybki, zakańczają coś bardzo mocno i bardzo dosadnie, radykalnie. Tutaj widać, że ewidentnie widać, że tutaj było jakieś oszustwo, czy to sercowo, czy to w innej kwestii było oszustwo. Ktoś Was oszukiwał, ktoś nie był szczery i Wy w tym tygodniu dowiadujecie się o tym, jakie ktoś ma intencje. Tutaj widać bardzo, bardzo mocno złamane serce, bardzo, bardzo dużo trudności emocjonalnych. Widać, że ktoś po prostu bardzo mocno grał, ktoś po prostu nie był szczery, strasznie,
strasznie nie był szczery, więc no, wygląda to bardzo, bardzo smutno, bardzo przykro, ale widać też, że Wy dzięki temu się ochronicie, odsuniecie i przede wszystkim unikniecie takiego beznadziejnego towarzystwa w Waszym życiu. Usuną się te osoby, które mają się z tego życia usunąć, więc ja myślę, że finalnie to się kończy bardzo dobrze. Dobra, przepraszam, że ja Wam tak trzęsę, ale... Dobra, single, rybki single, rybki single, rybki single, o matko bosko, o nie mogę się, nie mogę schylić się do tej karty, dobra. Więc przede wszystkim u rybek single ja tutaj widzę taką sytuację, że, aha, dobra, jeżeli tutaj jest dwóch mężczyzn, od razu mówię, to nie wyjdzie. Jeżeli wasz partner ma jeszcze jedną osobę, tak samo, to się po prostu... A dlaczego ja powiedziałam to przy rybkach singlach? Jakiś musi być powód. Albo jeżeli rybki single są z dwoma facetami, to to nie wyjdzie. Dobra, nieważne, czy rybki są singlami, czy nie, to po prostu nie wyjdzie. Romanse w tym tygodniu nie wychodzą. Albo jeżeli ktoś miał wobec Was nieczyste intencje, te intencje się po prostu tutaj pokazują bardzo mocno. Widać, że z jednej relacji będziecie rezygnować. Co bym jeszcze chciała powiedzieć? Tutaj Wy się pokazujecie w swojej energii, ale są to trudne sytuacje, trudne energie pokazane. Ja tutaj widzę bardzo mocno motyw zerwania jakiejś relacji i tego, że są rzeczy, które wyjdą przez przypadek. Dosłownie wyjdą w takiej sytuacji, w której byście się nie spodziewały, że to po prostu tak wyjdzie. Także no naprawdę, słuchajcie, bardzo mocne energie, bardzo. Ojejko, ja nie zrobiłam dla wodników kart wyroczni. Trudno, wodniki się obędą bez tego. Także lecimy dalej. Rybki w parach. Rybka w parze będzie tutaj. Nie, dobra, u rybek jest cały czas ten sam motyw. Jeżeli rybka jest w romansie, to tutaj się to skończy, romans się wyda, od razu Wam mówię. Albo jeżeli partner rybki jest w romansie, to to się wyda. Po prostu tutaj widać to, że jakiś romans, jakaś tajemnica wychodzi na jaw. Zaraz zobaczymy stricte sprawę tej tajemnicy, żeby zobaczyć, o co chodzi, ale tydzień, półtora tygodnia od 23 maja do 2 czerwca tutaj się pokazuje wyjście jakiegoś sekretu na jaw. Muszę się doświadczyć, wiecie co, bo zaraz po prostu stracimy... to jest wszystko, co mogę zrobić. I tutaj widać to, że przyjdą jakieś informacje do Was i czegoś się po prostu dowiecie. I teraz tak, teraz sobie lecimy, zapytamy się, o co chodzi z tą tajemnicą, która wychodzi na jaw. No złamane serduszko to my wiemy, bo to jest no, całkiem logiczne, że tutaj jest złamane serduszko rybeczki. Ale powiem Wam jedno, to, że Wy będziecie mieli złamane serduszko, to jest jedno, ale dzięki temu wyjdziecie z jakiegoś zawieszenia, w którym byłyście od dawna, bo tutaj było mnóstwo podejrzeń, mnóstwo takiej sieczki emocjonalnej, ale to już się kończy, ok? To już jest koniec. Dowiadujecie się czegoś o kimś i możecie po prostu daną sytuację emocjonalną w końcu zakończyć i się odciąć. Tutaj widać, że będzie przy Was mężczyzna, który nie wiem, może być Waszym przyjacielem czy kimś, będzie on dla Was ważny, będzie on dla Was bardzo wspierający, więc tutaj jak najbardziej są pozytywy. W ogóle widać tutaj przy Was mnóstwo męskiej energii. Jeżeli rybki w związkach będą się rozstawać, to tutaj no nie ma tego złego, co by Wam na dobre nie wyszło. Także wszystko, słuchajcie, będzie dobrze. Macie się absolutnie nie martwić. Chociaż tutaj no nie będzie to najłatwiejszy czas i na pewno będziecie mieć takie poczucie, kurczę, tyle pracy włożyłam w tą relację, a mi to po prostu nie wyszło. To jest po prostu do dupy. Rybki, przestańcie pajacować, będzie wszystko ok. Finanse i praca u rybek. Tutaj rybki nie będą się przejmować w ogóle pracą ani finansami i chociaż tutaj nadchodzi kasa, ale ja bym powiedziała jedno. Może, jeżeli udowodnicie swojemu mężowi kłamstwa i to, że był po prostu ujem, tak, to być może uda Wam się, przepraszam dziewczyny, że to powiem, albo nie inaczej, chłopaki, Wy się tutaj nie nakręcajcie, że ja tutaj dziewczynom takie rzeczy podpowiadam, bo to nie jest ich wina, tylko próbuję się doświetlić, tylko może wystarczy nie pajacować, tak? Ale tutaj widać ewidentnie, że dziewczyny, jeżeli tutaj, przepraszam, bo ja próbuję się cały czas doświetlić, a jest ciężko bardzo już,
ale rybki, dziewczyny, jeżeli udowodnicie, że wasz partner był wobec was nie w porządku, że was okłamywał, że tutaj, nie wiem, była przemoc finansowa, ekonomiczna, to jesteście w stanie coś uzyskać. W ogóle jeszcze bym powiedziała tak, jeżeli będziecie odchodzić z jakiegoś miejsca pracy, to znajdziecie szybko pracę, więc tutaj to się pokazuje bardzo, bardzo dobrze. Także głowa do góry, rybeczki. Pamiętajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Patrzymy sobie karty wyrocznie dla moich kochanych rybeczek. Zobaczymy sobie, co tam zechcą karty powiedzieć moim drogim rybkom. Nadchodzi nowy początek! A, pięknie! Dalej, zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. Medytacja i kontemplacja. Także, no, czy alimenty od mężczyzny na jego żonę zadowolą go? Myślę, że nie, ale was zadowolą. Twoje marzenia wymagają praktycznego planu, więc moja droga rybko, jeżeli planujesz takie rzeczy, go do dobrego prawnika i wywalczysz wszystko. My z barankiem, przedostatni znak w dzisiejszym czytaniu, energia ogólna dla baranka. Wychodzicie z trudnej sytuacji finansowej, ale jeżeli chodzi o uczucia, to bym powiedziała średnio, możecie się czuć bardzo, bardzo samotne, moje drogie baranki, więc tutaj warto byłoby poprawiać sobie humor jak wlezie. Tu się wam pokazuje też mężczyzna spod tego samego znaku co wy, więc dużo ognia między wami, ale też jeżeli jesteście barankami, które mają do czynienia jeszcze z jednym facetem, facet z trygonu wody, no może to być wasz przyjaciel, na przykład, ojejku, wiecie co, dla mnie Król Kielichu bardzo często kojarzy się z przyjacielem gejem, więc może tak być. Może być tak, że gdzieś tam będziecie się zwierzać temu swojemu przyjacielowi, że będziecie szukały w nim wsparcia i oparcia. On wam je da. I tutaj z jego pomocą uda się wam zakończyć jakąś trudną sytuację emocjonalną. Więc baranki, jeżeli tutaj są problemy w związku, wy te problemy rozwiążecie. Przepraszam, że ja tak szybko mówię, ale po prostu mam taki styl. Poza tym, wiecie co, ja już to robię z godzinę z hakiem, to czytanie, a mi się chce tak siku, że masakra. Baranki single mają nowy początek z fajnym facetem, ale baranki single mogą być takie średnio zadowolone, ale powiem wam jedno. Tutaj się wam pokazuje, okej, niezadowolenie, ale ja bym powiedziała jedno, że ten facet może być fajny. Ten facet może być fajny, co więcej, on wam może dać stabilizację, tylko wy tutaj, jako te uparte barany, paskudy małe, ogarnijcie się, możecie mieć takie coś, że no absolutnie, że tutaj on mi żadnej stabilizacji nie da, że on, chciałabym powiedzieć, że wiecie co, mama, przepraszam, ale dosłownie to jest energia taka, on mnie nie zadowala, bo nie jest wystarczający, o tak, tak powiedzmy to grzecznie i dyplomatycznie. A tutaj jest, weźcie wy się ogarnijcie, macie fajną szansę na, macie w ogóle szansę na fajny związek, a wy tutaj rezygnujecie z jakiegoś takiego błahego powodu, chociaż to dla dziewczyn może nie być błahy powód, ale wiecie o co chodzi. W każdym razie będziecie miały wybór, ja bym powiedziała, to jest wybór między diabłem a aniołem, okej? Okay? Tak bym to nazwała. No, dziewczyny barany, ja powiem wam tak, moje dziewczyny barany z sesji, jak je zwykle pamiętam, to powiem wam tak, zwykle to, zwykle są w relacjach, gdzie facet to jest chuligan, bo chuligan kocha najbardziej, tak, łobuz kocha najbardziej. I tutaj barany mogą niestety wybrać taką osobę, że łobuz kocha najbardziej. Barany, ogarnijcie się. Barany w związkach, może wy będziecie tym bardziej ogarnięte. Barany w związkach są ogarnięte, ale są niestabilne. Ewidentnie widać, że coś tutaj jest nie tak z emocjami. Być może się po prostu gorzej czujecie w tym tygodniu. Mogą być tutaj barany, które będą okresu dostawać. Tutaj to mocno się pokazuje w okolicach pełni. I możecie być po prostu nie do zniesienia, ale spokojnie przetrwajcie ten czas. Tutaj ten partner też się pokazuje jako osoba, która jest bardzo wyrozumiała. Jako osoba, która da radę waszym fochom, ja bym powiedziała tak, tutaj nie będzie żadnych dramatów, wy po prostu będziecie nie do zniesienia w tym tygodniu, przez te półtora tygodnia. Możecie mieć gorszy czas, możecie się żreć z tym partnerem, ale wszystko będzie dobrze. Finalnie wszystko się wam poukłada, więc jakby ja tutaj nie widzę żadnych zagrożeń, po prostu takie życie codzienne, barany drą gębę i tak bym to nazwała. O. Finanse i praca u baranów, o Jezu, ja nie wiem, czy się będą barany tym przejmować. Powiem wam tak, tutaj też wszystko będzie dobrze, macie opiekę z góry, ale macie postępować przez pryzmat rozumu. I tutaj mam coś takiego też, że jeżeli ta sytuacja w relacji będzie nieciekawa, chociaż może być nieciekawa, jak się będziecie żreć,
to tutaj nie będziecie się za bardzo skupiać na pracy i tutaj karty radzą Wam przelać energię na życie zawodowe, żeby tutaj nie było zbytnich kwasów. Co bym Wam jeszcze chciała powiedzieć? Może być tak, że w sytuacji zawodowej zachowacie się w sposób nieprzewidywalny. I teraz tak, zwłaszcza dziewczyny barany, ale chłopaki też. Barany mają tendencję do takiego działania pod wpływem emocji, więc uspokójcie się. Uspokójcie się i chociaż raz zachowajcie się spokojnie, ze stabilizacją taką emocjonalną i najpierw pomyślcie, a potem zróbcie, bo tutaj się pokazuje coś takiego, że jest ryzyko, że pod wpływem emocji możecie palnąć 4-4-4, widziałam na liczniku, możecie palnąć coś, co niekoniecznie jest dla Was dobre. No i tutaj też widać, że czeka Was nowy początek, ale żeby ten nowy początek nadszedł, musi mieć dobre do tego podwaliny. I teraz sobie zobaczymy wyrocznię księżycową. Co tam w wyrocznie księżycowej się zaznacza? Zapowiedź rozwiązania, które zadowala wszystkich. Nadchodzi nowy początek i problem osobisty znajduje rozwiązanie. Także bardzo ładnie. I jeszcze zobaczymy. I z tego, co jest niedobre, nic nie będzie, więc spokojnie baranki, uspokójcie się i działajcie rozumem, nie emocjami. Wszystko będzie dobrze, zobaczycie. Będzie git. Dobra, no i teraz lecimy z beczkami w końcu. Powiem Wam, że jest późno, bo już jest ciemno i to widać, że jest ciemno. Staram się doświetlić, więc może się uda. O, jakie to jest wkurzające na maksa. Dobra, byki, 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 moje kochane. Ogólna energia byki od 23 maja do 2 czerwca. Lecimy. Byki pokazują się jako osoby, które mogą być niestabilne, więc musi być ku temu solidny powód. Powodem mogą być relacje i związki i tutaj takie, bym powiedziała, zawirowania w tych związkach. Bym powiedziała, że odizolujecie się od osoby, z którą nie ma... facet się pokazuje jako ktoś, kto będzie próbował postawić na swoim i w ogóle, a tutaj widać, że gdzieś tam będziecie się izolować, bo ta sytuacja jest na tyle niestabilna, niepewna, że nie będziecie chciało się po prostu bawić tutaj w takie cuda na kiju. No i dobra, lecimy z singlami, byki single. A byki single będą zmęczone, ale będą się skupiać na pieniądzach, ale to się dalej. No pokazuje się znowu ten mężczyzna, więc jakby ja widzę to, że facet, z którym nie ma przyszłości, nie ma tutaj, że tak powiem, tej stabilizacji, będzie Wam zatruwał głowę dalej i jakby będzie Wam mieszał w tej głowie, przepraszam. On będzie szukał Waszej atencji, towarzystwa. Co macie zrobić? Nie dać sobie po prostu, nie dać siebie po prostu wykorzystywać, bo widać tutaj, że on wyciąga z Was Waszą kobiecą energię. Widać, że to nie jest dla Was dobre. W ogóle być może też, wiesz, nie, na pewno jest tak, że on wyciąga z Was Waszą kobiecą energię poprzez stosunki seksualne. Więc tutaj dziewczyny, uważajcie i nie szastajcie tak swoją energią, ona jest cenna, ona jest dla Was i zostawcie to sobie dla siebie. Czy coś jeszcze dla byków singli? Pokazuje się na kolejne półtora tygodnia pieniądze, zarabianie pieniędzy, przypływ gotówki i tyle, oderwiecie się od tego, co jest niedobre. Byki, pary, byki, pary, byki, pary, byki w parach. Byki w parach mają wyjście z energii zawieszenia w związku, romans, bym powiedziała, że dobra, okej, okay. Byki w parach, jejku, jakby Wam to powiedzieć, tutaj się pokazują tajemnice, ale jest jeszcze jeden motyw, który zaraz powiem, ale najpierw te tajemnice, które mogą być po prostu gdzieś tam dobijające, tak? Więc mówię najpierw tą taką niefajną wersję i przejdziemy do tej milszej. Także ktoś tutaj może mieć tajemnicę przed drugą stroną, może mieć ją Wy, może mieć ją partner. Jeżeli jesteś kobietą, to tutaj jakiś facet może się przy Tobie kręcić, może Ci zawracać głowę i może, Jezus Mariaki, na lampie jest kurz, masakra. Jeżeli jesteś kobietą w parze, no to tutaj jakiś facet może ewidentnie gdzieś tam próbować Ci zawracać głowę i tyle, nie? Ale to są takie egoistyczne pobudki i nie ma w tym nic fajnego. Jeżeli... jeszcze jedno. On może Ciebie po prostu tak rozpraszać, że to jest masakra. Ewentualnie jeszcze w parach się pokazuje romans, ale romans, w którym się idzie w taką raczej negatywną stronę na zasadzie robienie czegoś nielegalnego i tak dalej.
Ale mówię, bardzo mocno się tutaj pokazują kłamstwa, ktoś komuś czegoś nie mówi, a jak nie kłamstwo, to po prostu ukrywanie czegoś przed drugą stroną. I w ogóle, jeżeli jeszcze mówię do byków singli, to bym powiedziała, że mężczyzna, z którym możecie mieć do czynienia, no właśnie mam żonę, chciałam powiedzieć męża, ale ma żonę i jakby tutaj widać, że raczej nie będzie tutaj ta tajemnica wyjawiona. Dobra. Byki, finanse i praca i kończymy. Nie będziecie się skupiać na finansach i na pracy, bo tutaj ewidentnie będziecie się przejmować. Chyba że, jeżeli tutaj się zakończy coś uczuciowego, to będzie Wam łatwiej skupić się na finansach, na pracy i tutaj możecie mieć z tego tytułu naprawdę dobre... Myślałam, że burza jest. Możecie mieć z tego tytułu profity. Więc jakby dobrze by było tutaj naprawdę skupić się na tym, co jest ważne, tak? Jakby okej, uczucia uczuciami, ale tutaj widać, że naprawdę jeżeli dzieje się słabo w emocjach, w uczuciach, to dobrze jest te emocje i całą swoją energię przekierować na sprawy finansowe. To by było dobre rozwiązanie, które naprawdę Was zadowoli. Co więcej, jeżeli jesteście w środowisku zawodowym, gdzie jest romans, to tutaj te kwestie romansowe mogą być szokujące. Chociaż no mówię, no tutaj się pokazuje coś, co już trwa i gdzieś tam burzy Wasz porządek życia. Ewentualnie są byki, które będą tutaj odchodzić z jakiegoś miejsca, będą rezygnować z jakiejś pracy, będą ją zostawiać na rzecz czegoś lepszego i bardziej opłacalnego i to wszystko do czerwca. Także bardzo fajnie. Ja teraz sobie zobaczę dla byków karty wyroczni. Karty wyroczni. Czy idzie burza? Bo słyszałam, że grzmi, ale mi się wydawało chyba. Najbardziej to grzmi w moim brzuchu, bo jestem taka głodna. Twoje zaangażowanie poddawane jest próbie, zwłaszcza jeżeli jesteś singielką, singlem i osoba, z którą masz do czynienia, ma rodzinę i no, wiesz co robić. Przed tobą dobrobyt. Zmieniacie pracę? No niesamowite, wow. I teraz uwaga, jeszcze nic nie jest przesądzone. I tutaj pokazuje się coś takiego, że jeżeli spierdzielicie, to możecie po prostu tutaj, może Wam coś przepaść. Wnieść do tej sytuacji miłość, trzymaj się swojej wizji. Także to tyle, byki. Życzę Wam udanego półtora tygodnia i wszystkiego dobrego. Całuję Was mocno i wszystko będzie dobrze. Zobaczycie, tylko myślcie pozytywnie. Całuski, buziaczki. Pa, pa!